Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Oczywiście jesteśmy już na etapie, kiedy gminy zaczynają konkretnie przygotowywać się do wejścia, do wdrożenia tej ustawy w życie. Wiemy i tu wielokrotnie z tej trybuny padało, że ta data 1 lipca 2013 roku zmierza coraz bliżej, a problemów interpretacyjnych no jest kilka. Oczywiście pan minister tutaj w swojej wypowiedzi wyraźnie wyartykułował, że państwo prowadzicie, będziecie prowadzić te szkolenia, będziecie interpretować, starali się gminy informować, w jaki sposób do pewnych zapisów tej ustawy podejść. I też z tej trybuny dzisiaj padało wiele pytań. Ja też sobie pozwolę kilka na dwa pytania, bo wiele zostało wcześniej już powiedzianych, więc już nie będę się powtarzał. Chciałem pana ministra zapytać otóż o taką sprawę. Gminy w tej ustawie zostały zobowiązane do osiągnięcia w kolejnych latach określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów. Czy w związku z tym gminy mogą wskazać odbierającemu selektywnie zebrane odpady komunalne konkretną instalację, do której mają zostać przekazane te odpady? Czy to wskazanie tej konkretnej instalacji musi być wcześniej poprzedzoną procedurą przetargową, konkretnie przetargiem, żeby wskazać tą, a nie inną instalację? I drugie pytanie. W jaki sposób gminy mają dzisiaj udokumentować osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, jeśli dziś zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą otrzymywać dokumentów potwierdzających recykling? Dziękuję bardzo.